zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Związku Sowieckim były procesy stalinowskie, a teraz w Ameryce są procesy bajdenowskie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No, chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie zacznę wrzucać filmy na kanale Banbai. Także zobaczymy, jak to będzie. No, teraz redakcja czy Banbai zapytał się, czy chcę tam wrzucać. No i będę chyba wrzucał. Proces pokazowy. No to proces pokazowy, no to była domena komunistów, jednopartyjnych komunistów, którzy po prostu wybierali swoich sędziów, wybierali swoich prawników, wybierali swoich prokuratorów, wybierali swoich katów, no i wieszali, rozstrzeliwali. Wszystko było ładnie, elegancko w imię komunizmu. No i teraz ten proces dotyczący 6 stycznia, no również jest procesem pokazowym, tyle tylko, że Komunistycznej Partii Ameryki pod rządami Bidena, no ale tam jest tak samo, tam jest tak samo, sędziowie są wybrani, prokuratorzy są wybrani, kaci są wybrani, wszystko jest ustawione, ławnicy są wybrani, materiał jest wybrany, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No Ameryka już nie wierzy, ta normalna Ameryka to już w ogóle nie wierzy i tak jak wydawało by się komunistom, że oni muszą przekonać Amerykanów, ta komunistyczna partia chce przekonać Amerykanów, no konserwatystów nie przekona, a teraz wygląda na to, że połowa Ameryki, no to ta partii demokratów, no to połowa nawet demokratów, oni też nie wierzą. Nikt tego nie ogląda. Jest ta pokazywka. No i teraz tak się człowiek zastanawia, czy jak nikogo nie ma w lesie i czy drzewo upadnie i nikt tego nie słyszy, to czy faktycznie drzewo upada. No i teraz można powiedzieć, że nikt nie słucha, jak to drzewo upada, a ono jednak upada. Ten komunizm po prostu się zawala na naszych oczach. Demokraci są strasznie zdenerwowani, że nie potrafią wyrolować Amerykanów. Na Amerykanie się jednak patrzą, demokraci zaczynają widzieć, przeglądać na oczy. Komuniści chcą przekonać, jak w Polsce czy w Rosji, że cena benzyny, cena chleba, cena jedzenia, inflacja i tak dalej, to jest wina spekulantów. No i teraz administracja Bidena mówi, że wszystkie te ceny to jest wina korporacji, spekulantów i tak dalej, i tak dalej. To jest ta sama śpiewka, co była w Polsce, w Rosji, na Kubie, w Chinach. To teraz jest taka śpiewka w Ameryce. To jest po prostu coś nie do uwierzenia. Washington Post, jedna z tych komunistycznych gadzinówek, pisała, że to przesłuchanie to chyba nie zmieni przekonania w nikim. No i tłumaczą, że komuniści tłumaczą, że to jest wina republikanów, że republikanie minimalizują te wszystkie, to co oni tam znajdują. No i to jest wina Amerykanów, że Amerykanie się za bardzo koncentrują na cenie benzyny, jedzenia, inflacji i tak dalej, i tak dalej. No i jest to wina telewizji Fox, dlatego, że telewizja Fox nie nadaje. No i telewizja Fox ma rację, że nie nadaje, no bo to jest jedno wielkie oszukaństwo. To jest po prostu takie stalinowskie metody propagandowe, żeby po prostu tylko
oszukać społeczeństwo. No ale cały ten cyrk, jakiego tam klauna brakuje, czy jakiego sosu brakuje do tego dobrego obiadu. No brakuje wiarygodności. Nie ma kompletnie wiarygodności w tym wszystkim. Ten komitet dotyczący 6 stycznia, no to był wybrany był tak cała ta konstrukcja tego komitetu i cała ta akcja, co oni teraz robią, to jest strasznie podejrzana i strasznie oszukana. Czy Amerykanie mogą uwierzyć w to, co te śledztwa pokażą? Jeżeli to wszystko było zrobione, oni już wiedzieli, oni mieli napisany scenariusz, oni tylko czytają tak jak stalinowcy oskarżenie i tam wiadomo, że na końcu to ma zapaść wyrok że ktoś jest winny. Żadnych przeciwnych głosów, ani nawet przeciwnego zdania politycznego. Normalnie taki komitet, no to wymaga przedstawicieli w demokratycznym kraju, przedstawicieli obydwu stron, czyli konserwatystów i socjalistów. No czarownica Pelosi, jej mąż nagazowany, pijany jechał, ona to jest jedna wielka milionerka, ma się przeprowadzić w ogóle na Florydę, tam gdzie nie ma podatku, z Kalifornii, gdzie są duże podatki. Także to typowa komunistyczna świnia, która jest przy korycie już tam kilkadziesiąt lat. No to co ona doprowadziła? Ona doprowadziła do tego, że kiedy republikanie, przewodniczący Partii Republikańskiej Kevin McCarthy przedstawił reprezentantów republikańskich do tego komitetu, no to ona powiedziała, że nie, że ona sama wybierze sobie przedstawicieli z partii republikańskich, no, czyli stalinowskie metody, tak? Mamy tylko swoich na lewo i na prawo. Także Amerykanie, normalni Amerykanie, no i połowa demokratów odrzuci to wszystko, że to była ustawiona ta ława przysięgłych, że to była ustawiona cała ta grupa, to jest jedno wielkie oszukaństwo. Do tego dochodzi jeszcze czarownica Pelosi wybrała swoich demokratów, jak jakaś kretynka. No wybrała Adama Schiffa, no to wielkie numery z nim były, no ale największy numer z nim to był taki, że on przez cały czas krzyczał, że to była zmowa Trumpa z Rosjanami, żeby wygrał, no i on nieustannie wałkował to przez 4 lata, to było to jedno wielkie oszukaństwo. To było jedno wielkie oszukaństwo o tych złotych deszczach, czyli niby jak Trump miał być w Moskwie, no to on miał być z prostytutkami w hotelu i one miały sikać na niego, dlatego miałby to tak zwany ten złoty deszcz. No ale każdy normalny Amerykanin, a już szczególnie na poziomie wyższym niż ktoś, kto ma jakieś takie pojęcie, no już szczególnie Trump, no to on wie, że te wszystkie hotele, no to są obstawione kamerami. Ludzie kręcący się naokoło to są wszyscy podstawieni, tak, także on na takie numery to on na pewno by nie poszedł. No ale to właśnie tak Adam Schiff budował te bajki i demokraci te naiwne łosie, naiwne debile wierzyły przez 4 lata. Następny numer, no to jest Jamie Raskin z Maryland, no to on sam w sobie, to on też krzyczał w 2017 roku, że Trump nie wygrał na Florydzie, tak, także on krzyczał, że on krzyczy łapać złodzieja, tak, kiedyś sam podważał, a teraz mówi, że nie można podważać. Pelosi miała do wyboru ponad 200
220 demokratów i wybrała takich dwóch najgorszych gamoni, jakich tylko może. Także demokraci powinni się zastanowić, a republikanie, konserwatyści się śmieją z tych ludzi, którzy są w tym komitecie. No, trzeba pamiętać, że 6 stycznia no, to tam do Waszyngtonu poszło kilkaset tysięcy ludzi. Dlaczego? No, dlatego, że przez poprzednie 12 miesięcy to Ameryka płonęła. Ameryka płonęła, ten komuniści z Antify, czyli antyfaszyści, czyli komuniści, do tego jeszcze czarne życie znaczy palili Filadelfię, Oregon, Waszyngton, dużo miast po prostu płonęło, no i ci normalni ludzie pracujący wzięli sobie tydzień wolny, pojechali do Waszyngtonu pokojowo protestować. No, wszyscy mają prawo w Ameryce pokojowo protestować. 800 poszło do kongresu, tam policja pootwierała drzwi, to ludzie tam chodzili, część wariatów po prostu wzięła, ukradła jakieś rzeczy i sobie zdjęcia robiła. No i teraz te bydlaki z tego komitetu mówią, że 4 policjantów zginęło. No, w zasadzie to żaden tam w budynku nie zginął, jeden umarł na zawał serca, jeden się zastrzelił, jeszcze w innym przypadku było coś nie pamiętam, no, ale jedyna kobieta to tam 1,50 m, 1,60 m miała, no to ją postrzelili w szyję, policjant ją zastrzelił, to była jedyna ofiara taka bezpośrednia, a kłamią, że po prostu miał być przewrót państwowy, miał być przewrót rządu i tak dalej, i opowiadają takie bajki, no grupa napaleńców, jeden chodził z rogami bizona namalowany, także też nie bardzo psychicznie zdrowy. No i teraz setki milionów dolarów na to poszło właśnie, żeby takie idiotyzmy pokazywać. No, wredność tych komunistów to jest też taka, że wypuszczali przecieki, nieustannie wypuszczali teksty, wysyłali e-maile, pokazywali, za kogo się wezmą następnym razem, pokazywali, co będzie robione, jak to będzie, kto będzie skazywany. No, po prostu taki szantaż sowiecki, stalinowski, to teraz Bidenowcy coś takiego się bawili. No i część z tych tekstów to nawet była sfałszowana przez kogo? No właśnie przez jednego z tych komunistów, Adama Schiffa, tego komunistę, który kłamał na temat zmowy Trumpa z Rosją. Także to już w ogóle jest nie do przyjęcia. To jest to, co ten komitet robi, jest nie do przyjęcia. No, cała ta praktyka tego szmarowania gówna i oszukaństwa na wszystkich, no to najgorsza była w marcu. W marcu, kiedy Ginny Thomas, czyli żona czarnego sędziego Clarence'a Thomas, no bo komuniści chcieli, żeby on się podał do dymisji, żeby zrezygnował, żeby komuniści mogli nadać swojego sędziego, no to wypuścili teksty prywatnej osoby, no bo żona sędziego napisała coś tam na temat tego 6 stycznia, no i te amerykańskie KGB po prostu używa tego jako argumentu przeciwko 80 milionów Amerykanów, przeciwko Trumpowi, przeciwko sędziemu Sądu Najwyższego, no fabrykacje totalne, oszukaństwo totalne. Także to jest lewacka kampania do tego, żeby zniszczyć sędziego Thomasa, Clarence'a Thomasa. Ile Amerykanie mogą mieć zaufania w takim wypadku? No przecież to nie ma kompletnie zaufania. To jest syf, kiła i mogiła, a nie system demokratyczny. To nie jest normalne, żeby coś takiego działo się w 2020 roku. No jak tak się popatrzy
patrzy się tą siłę, którą oni mają, no to cały ten komitet, no to zniszczył. Zniszczył wszystkie te normy we wszystkich instytucjach, zniszczył jakieś praktyki w tych wszystkich instytucjach. No i oni niszczą to wszystko w imię tego, że mają być normy w instytucjach i dobre praktyki w instytucjach. To, że Pelosi zawetowała z republikanów zaproponowanych przez grupę republikanów, no to pokazuje właśnie to, że to jest fabrykowane, że to jest ustawiane, że to jest manipulowane. Do tego jeszcze komitet kazał wszystkim tym platformom internetowym i kompaniom komunikacyjnym i tym grupom socjalnym kazał, żeby zatrzymali i zabezpieczyli wszystkie te dane, które tam ludzie publikowali na tych platformach. No dane prywatnych obywateli. Dane prywatnych obywateli. No i mieli nikomu nie mówić o tym. Czyli po prostu to KGB, nikt się nie może bronić. Jest pilnowany, jest sprawdzany, jest w zasadzie śledzony bez żadnego nakazu sądu, bez zezwolenia sądu. Także nikt nie miał szansy się obronić, ale nawet nie miał szansy wiedzieć. Najgorsze było to, że oni też ścigali członków kongresu. Te wszystkie sprawy, no to są strasznie w sumie podejrzane. No też wysłali nakaz sądowy do stawienia się w sądzie członkom kongresu. To też jest coś nieprawdopodobnego. No i jak można wierzyć też demokratom, kiedy oni ogłaszają to, że to w zasadzie będzie cały ten komitet, no to zmienić całą sytuację wyborczą w wyborach międzyprezydenckich. Czyli to wszystko jest po linii politycznej. Tak pisała ta gadzinówka New York Times. Także komuniści po prostu używają to jako propagandy komunistycznej, że to im pomoże wygrać. A jak człowiek się popatrzy, no to na czym powinni się Bidenowcy koncentrować? Jak wszyscy wiedzą, jak mówiłem parę razy, inflacja, cena benzyny już jest prawie 6 dolarów. No teraz śmiech taki jest, kawał jest taki, że w Ameryce za tydzień ma zostać wprowadzony system metryczny. Dlaczego metrycznie? No bo ceny zamiast będą ceny 6,50, no to będzie dolar 50. No kawał w tym jest, że w Kanadzie jak się jeździ, no to faktycznie cena benzyny jest tam dolar 50, dolar 70, tyle tylko, że za litr. A w Ameryce ceny są 6,7 dolarów za galon, czyli 3,78 litra. No także taki kawał. Ludzie w Ameryce się martwią tą inflacją, ceną jedzenia, ceną benzyny, tą otwartą granicą, tym wpływem homoseksualistów już w przedszkolu w Ameryce, ten wpływ transwestytów i cała ta grupa silna pod sześciokolorową tęczą. No i przymusowość, bo trzeba pamiętać, że całe te sześciokolorowa flaga, no to już teraz nakazuje po prostu, kiedyś chciała egzystować i żyć normalnie, a teraz nakazuje, także że to już jest na pograniczu terroru i zmuszania. Nie jest proste, to nie musiało tak być. Amerykanie chcieliby wiedzieć to, co się stało 6 stycznia, no ale to, co komuniści teraz prezentują, to jest po prostu syf kiła i mogiła. To jest jedno wielkie oszustwo, to jest jeden wielki pokazowy proces. To po prostu jeszcze ich bardziej pogrąży w listopadzie.
zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Się bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie. Głosujcie, gdzie jesteście w Ameryce. Głosujcie na partię republikańską, gdziekolwiek jesteście na świecie. Głosujcie tam, gdzie możecie, najbardziej na konserwatystów, ale na komunistów jednak nie głosujcie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, na kogo głosowaliście. Głosowaliście na grupę, która ma sądy stalinowskie. Teraz to się będzie nazywało komisje bidenowskie. Zdrowia dla normalnych.